Minister zdrowia chce zbliżyć polskie pielęgniarki do Europy. Od 2016 roku miałyby wypisywać recepty na niektóre leki, ordynować leczenie i zlecać badania. Pielęgniarki przyznają, że sam pomysł jest bardzo dobry, bo takie rozwiązania od dawna funkcjonują w USA, w Europie Zachodniej, tyle że nie można tego wprowadzać z marszu, a nasz minister tak bardzo wierzy w pielęgniarki, że chce im uprawnienia dać od razu, bez konieczności podnoszenia kwalifikacji i bez zmiany systemu kształcenia na studiach. Owszem, większość pielęgniarek legitymuje się dzisiaj tytułem magistra, ale jak same mówią, jak mówi Dorota Gardias, była przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek, na studiach nie uczy się ich farmakologii, a tego by potrzebowały, żeby wypisywać recepty. W pomysłach ministra zdrowia na temat przyszłości pielęgniarek warto podkreślić pomysł na przedłużanie recept. Taka pielęgniarka mogłaby teraz wypisywać recepty dla osób przewlekle chorych zamiast lekarza. W dodatku pod recepty mogłyby się zgłaszać legalnie osoby spokrewnione z osobą chorą przewlekle lub też upoważnione przez taką osobę.